Aż chce się powiedzieć, kogo witam, kogo goszczę na statku w Bydgoszczy. Tyle, że ani ja nie jestem w Bydgoszczy, ani nie będę rozdawał rafandynek, ale mogę Wam gwarantować świetną zabawę, bo dzisiaj zapraszam Was na podróż dookoła świata przy pomocy zestawów z serii LEGO Architecture. Ale jakie kierunki wspólnie obierzemy? No przez to, że do tej pory nie dorobiłem się żadnej asystentki ani asystenta, sam zaprezentuję Wam trzy bilety w trzech różnych kierunkach. Na początek coś dla fanów Ameryki Północnej, bo wybierzemy się na podróż do Nowego Jorku. To jest zestaw już kilkuletni, ale nadal może się podobać i jest, myślę, taką kwintesencją serii Architecture. No ale dobra, zestaw na bok, pora na kolejny kierunek. No i teraz coś dla miłośników Azji. Przed Wami Singapur, zestaw świeży, tegoroczny, ale też dość nieduży, bo na samym końcu czeka Was starcie naprawdę z kolosem, z potworem, z czymś imponujących rozmiarów. I tak, 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 nie mylicie się, chodzi oczywiście o wielką piramidę w Gizie, a właściwie pół piramidy, ale nie w pół Gizie. Na początek zestaw najstarszy, najmniej okazały, no ale też dość leciwy, bo premierę miał w 2016 roku. I też powiedziałbym, że jest taką kwintesencją tych zestawów z Architecture, które pojawiały się na początku. Podstawka z nazwą miasta i kilka charakterystycznych budynków. I teraz postaram się zrobić taką sztuczkę magiczną i zrobimy może tak. I już możecie zapoznać się z bardzo uproszczoną panoramą Nowego Jorku. Według wszystkich danych jest tam ponad 200 drapaczy chmur. Tutaj co prawda są raptem 3, no bo nie wiem, czy Flatiron Building można do tego miana zaliczyć, ale zgadnijcie może, co to jest za konstrukcja. Tak, to jest Statua Wolności. Co prawda nie jest tak okazała jak ta właściwa, ta duża, która też w serii Architecture się pojawiła, no ale jest tutaj jej namiastka. No i musiała być też odpowiednio przeskalowana do tych naprawdę wielkich kolosów. Tutaj obok znajdziemy również Empire State Building. Co prawda nie wspina się po nim King Kong, ale i tak wygląda okazale i od razu można ten budynek rozpoznać. Obok mamy też budynek Chryslera i jeśli ktoś oglądał ostatniego Spidermana, to te dwa budynki powinny Wam się kojarzyć z taką bardzo fajną sceną. No i na koniec coś, co stanęło na miejscu World Trade Center, czyli mamy tutaj One World Trade Center. Jeśli chodzi o ten zestaw, szczerze mówiąc, to może być fajna ozdoba na półce, jeśli ktoś zwiedzał Stany, jeśli ktoś po prostu no, uwielbia ten amerykański klimat, to pewnie to będzie idealny wybór, ale to też może być fajny wstęp do serii Architecture. Pora na inny zestaw i na kierunek bardzo azjatycki. Bo teraz przenosimy się do Singapuru i zaraz to pudełko też naturalnie zmienię w zestaw. Jego premiera miała miejsce już w tym roku, w 2022, i możecie zobaczyć, jaką ewolucję zestawy z serii Architecture przeszły na przestrzeni kilku lat. Tutaj również mamy podstawkę z nazwą lokalizacji, ale jeśli chodzi już o konstrukcje, one nie są tak uproszczone, one nie są takie umowne, one naprawdę są pełne detali i mamy tutaj też zastosowane elementy, które są bardzo nieoczekiwane. Oczywiste, no ale żebyście mogli to zobaczyć, to powinienem pokazać Wam zestaw. A tutaj przede wszystkim możecie napawać oczy tymi detalami, bo jest ich naprawdę sporo. Po pierwsze mamy ogromny budynek Marina Bay Sands. Przed nimi znajdziecie ogrody, które są naprawdę świetnie wykonane, bo zwróćcie uwagę, że na te zwieńczenia tych ogromnych metalowych drzew zostały użyte elementy, które najczęściej są felgami w serii Speed Champions, tylko że w takim intensywnie różowym kolorze. Mamy tam też z przodu nieco mniejsze budynki, takie jak Fullerton Hotel, czy też mamy Laupa Sad. To jest takie miejsce, gdzie można iść sobie rzeczywiście zaznać troszeczkę takich singapurskich przyjemności, więc jak jesteście miłośnikami azjatyckiej kuchni, zdecydowanie warto tam się wybrać. Z kolei ten budynek na samym środku to One Raffles Place i obok niego znajdziecie OCBC Center, no i też mamy takie bardzo fajne miejsce, które mnie osobiście mocno kojarzy się z budynkami, które gdzieś tam w Skandynawii są osadzone najczęściej przy morzu. A tutaj mamy właśnie taką mieszkalną dzielnicę, bardzo fajnie to wygląda i naprawdę jeśli lubicie takie budynki w miniaturze, to Singapur mogę Wam z czystym sumieniem polecić, bo naprawdę ten zestaw wygląda piorunująco. Ale jeśli chodzi o zestawy, które A. wyglądają piorunująco, B. na dodatek naprawdę są imponujących rozmiarów, to teraz powinniście obrać ze mną wspólnie kierunek Egipt.
żeby nie było, że jestem nieprzygotowany, a nawet mam specjalne nakrycie głowy. Tadam, wielka piramida w Gizie, naprawdę fenomenalny zestaw. Co prawda malkontenci mogą narzekać, że jest to zestaw, który został przecięty w połowie. Okej. Jest to prawda i absolutnie nie mam tutaj jak się z tym kłócić, ale weźcie pod uwagę jedną rzecz, że dzięki temu mamy zaprezentowane wnętrze piramidy. Gdyby po prostu pozbyto się tego wnętrza, to pewnie piramida mogłaby być cała, ale wtedy nie byłaby tak atrakcyjna. No to co, może przyjrzyjmy się temu z bliska. O tyle, o ile mogę polecić wam ten zestaw, to niekoniecznie mogę polecić wam tego typu nakrycie głowy. Jest piekielne, niewygodnie, kiedy wieje wiatr, to w ogóle mi tak się chwieje na boki. Nie rozumiem, co oni w tym widzieli. Wiem, że miało być na złoto, miało być z przepychem, ale chyba wolę zostać przy klockach. No ale dobra, co my tutaj mamy? Wszystko jest naprawdę bardzo ładnie zabudowane. Mamy Nil, który no, jest trochę brudny, tylko niekoniecznie rozumiem, dlaczego w bardzo różnych kolorach jest zaprezentowane to, co jest pod tymi transparentnymi klockami, bo tam mamy zbyt dużo pstrokacizny, ale to jest tylko moje zdanie i nie będę się tutaj z nikim spierał, po prostu uważam, że powinno być to nieco bardziej jednolite, ale mamy świetne łodzie, które sobie tutaj oczywiście płyną, no i też dostarczają budulec na teren budowy piramidy. Mamy też świątynię przy samym wejściu, tuż za nią znajdziemy trzy sfinksy, a obok nich znajdują się nieco mniejsze piramidy, po drugiej stronie z kolei znajdziemy majestatyczny obelisk, no i też osiedle, na którym mieszkali sobie budowniczowie tych niesamowitych konstrukcji. A jeśli chcecie zobaczyć, jak to wygląda wszystko w środku, nic trudnego, dźwigamy sobie pokrywę tejże piramidy, no i możecie zajrzeć do środka, zobaczyć, jak to powinno w teorii oczywiście wyglądać. Mamy tutaj różnej maści przyrządy, które te tysiące lat temu naprawdę budziły rozmach, no bo szczerze mówiąc, jak będziemy się dzisiaj zastanawiać, jak to wszystko powstało w tamtych czasach, gdzie technologia absolutnie nie stała na tym poziomie co dzisiaj, to rzeczywiście można podziwiać, jak to wszystko zostało skonstruowane. No i co? Myślę, że jeden z siedmiu cudów świata ewidentnie świetnie wygląda w tej klockowej wersji. Co prawda, tak jak mówiłem, jeśli chcecie mieć całą piramidę, trzeba kupić dwa zestawy, ale szczerze mówiąc, ten zestaw wygląda tak świetnie z przodu, że absolutnie nie ma potrzeby kupowania dwóch piramid, bo i tak to, co jest najbardziej atrakcyjne, to co jest przed piramidą, wtedy będzie z tyłu, więc zdecydowanie możecie odpuścić, a naprawdę zestaw daje całą masę frajdy, szczególnie w pierwszej połowie budowania tego zestawu. Seria LEGO Architecture to naprawdę bardzo fajny pomysł, jeśli ktoś lubi podróże i chce zostać obdarowany czymś nietypowym, myślę, że to będzie świetny wybór. No i zobaczcie, w kilka minut zwiedziliśmy trzy kontynenty, byliśmy w Afryce, byliśmy w Ameryce Północnej, byliśmy też w Azji. Naturalnie możecie zwiedzać też inne kierunki, możecie wybrać się do Dubaju, do Tokio, do Paryża, do Londynu. Naprawdę, jeśli chodzi o tę serię, jest cała masa różnorodnych konstrukcji, które powinny znaleźć wielu odbiorców. Ja pokazałem wam takie trzy różnorodne zestawy, żebyście też mogli zobaczyć, jak to wygląda w takiej skali przy mniejszym zestawie, średnim i zdecydowanie kolosalnym, bo taka jest piramida. No to co, dawajcie znać, jakie zestawy znajdują się w waszych kolekcjach. A dzisiaj mogę wam tylko powiedzieć, że w sumie to chyba koniec odcinka.